Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica. Jako, że za chwilę mamy Święto Zmarłych, Dziady, Halloween, Solwayn, postanowiłam zaproponować Wam 5 książek, które fajnie jest przeczytać w ten weekend. Są to książki, które czyta się raczej szybko i można nawet niektóre przeczytać naraz za jednym posiedzeniem, także zapraszam do oglądania. Pierwszą książką, którą chcę Wam zaproponować, jest Nomen Omen Marty Kisiel. Książka opowiada nam o Salce, która, żeby zmienić swoje życie, wyjeżdża do Wrocławia, zamieszkuje w takim starym, klimatycznym domu wraz z taką dosyć mocno osobliwą, starszą panią. I chwilę później za Salką przyjeżdża jej brat Niedaś i z tym Niedasiem dzieją się dziwne rzeczy. I w tym domu dzieją się dziwne rzeczy i jakby więcej nie zdradzam, ponieważ myślę, że fajnie jest odkryć samemu po prostu tą historię. Czytając, jest to książka pełna humoru, ma w sobie motywy słowiańskości, ma w sobie bardzo klimatyczny Wrocław. Jest tu troszeczkę porównania też Wrocławia z czasów wojennych i mamy też zbrodnie. Także myślę, że to jest naprawdę fajna, klimatyczna książka. Akcja się dzieje w Dziady, także tym bardziej polecam czytać ją właśnie w tym momencie. I to jest tom drugi serii wrocławskiej. Natomiast można ją czytać tak po prostu, samodzielnie. Można ją przeczytać, nie trzeba czytać tomu pierwszego, żeby przeczytać Nomen Omen. Myślę, że fajnie jest czytać je wszystkie po kolei, natomiast tutaj mamy nowych bohaterów i zupełnie inna historia i troszeczkę w innym stylu napisana, ponieważ no, ta jest bardziej humorystyczna. Także jeśli ktoś ma ochotę, to naprawdę zachęcam, ponieważ myślę, że to jest fajna książka do czytania właśnie w tym momencie. I drugą książką w podobnych klimatach mamy Żniwiarza Pauliny Händel. Przeczytałam już całą serię, tutaj polecam tom pierwszy. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to zachęcam. Mamy Magdę, która żyje w rodzinie żniwiarzy. Jej wujek jest żniwiarzem, czyli taką osobą, która pilnuje nas żywych przed tymi zmorami, stworami nieczystymi i tak dalej. Mamy tutaj pełno walki z demonami, pełno ziół i takich klimatów słowiańskich, także też myślę, że to jest fajna rzecz i to jest właśnie taka luźniejsza pozycja do przeczytania. Jeśli ktoś nie czytał jeszcze nic, co się wiąże z mitologią słowiańską, nie czytał Żniwiarza i ma ochotę na jakąś luźną książkę, która trochę w ten świat wprowadzi, to myślę, że to też jest fajna pozycja. Kolejną książką jest już troszeczkę trudniejsza literatura, ponieważ jest to Frankenstein Mary Shelley. Myślę, że to jest idealna książka do czytania właśnie w tym czasie, ponieważ no, Frankenstein. Dużo z nas zna tą historię tylko i wyłącznie z tego, w jaki sposób kultura nam pokazuje Frankensteina, czy w bajkach, czy w filmach i tak dalej. Natomiast myślę, że fajnie jest znać oryginał, dlatego że on się różni od tej historii, która nam jest znana. Jednakże ja się trochę męczyłam z tą książką, dlatego że ja wiedziałam mniej więcej, jak to tu będzie wyglądało. No nie znałam całej historii, natomiast wiedziałam ten główny zarys, znałam ten główny zarys, więc troszeczkę naprawdę się przemęczyłam przy tej książce. Jednak myślę, że warto jest znać tę pozycję i nie wiem, czy tak jest w każdym wydaniu, natomiast w tym wydaniu z Vesperu, po pierwsze mamy tu piękną zakładkę klimatyczną, która pasuje do ilustracji w książce, natomiast mamy bardzo fajny zarys tego, jak ta historia powstała. Mamy informacje o tym, kiedy ona powstała, w jakich warunkach i z kim i mamy tutaj dodatkowe opowiadania. Więc jeśli jeszcze ktoś nie czytał, a zastanawia się nad swoim egzemplarzem, to polecam bardzo to wydanie z wydawnictwa Vesper. Przedostatnią książką jest książka pod tytułem Harda Horda. Jest to antologia opowiadań naszych polskich pisarek. Też jest w ogóle pięknie wydana. Ona ma tutaj też takie notki odnośnie bohaterek, ma ilustracje. Bardzo, bardzo mi się podoba, jak ta książka jest wydana. Wyszedł w ogóle już drugi tom też tej serii i nazywa się chyba Harde Baśnie i jeszcze go nie mam, ale bardzo bym chciała. Chciałabym przeczytać nazwiska kobiet, które pisały te opowiadania, a więc Ewa Białołęcka, Agnieszka Hałas, Anna Chrycyszyn, Aneta Jadowska, Aleksandra Janusz, Anna Kańtoch, Marta Kisiel, Magdalena Kubasiewicz, Anna Nieznaj, Martyna Raduchowska, Milena Wójtowicz i Aleksandra Zielińska. Są to naprawdę bardzo klimatyczne opowiadania. Jedne są straszne, jedne są zabawne, jedne są tajemnicze, a jedne wchodzą w sci-fi. Po przeczytaniu tej całej antologii wypisałam sobie kilka nazwisk kobiet, których literatury nie znałam, natomiast absolutnie chciałabym przeczytać więcej. Bardzo polecam.
I ostatnią książką, troszeczkę innego kalibru, jest książka pod tytułem Mitologia słowiańska pana Jakuba Bobrowskiego i Mateusza Wrony. I na samym początku chciałabym wtrącić, że to nie jest żadnego rodzaju podręcznik ani książka naukowa, jest to inwencja twórcza tych dwóch panów odnośnie mitologii słowiańskiej, więc no, nie należy tego traktować w żaden sposób naukowo. Jednak bardzo dobrze się bawiłam przy tej książce. Historie tutaj opisane są naprawdę świetne, fajnie się to czyta, fajnie jest sprawdzić, czy nam się to podoba i czy łapiemy w ogóle bakcyla na tą mitologię słowiańską. Ja wiem, że dużo o tym opowiadam, ale to jest jedna z moich ulubionych literatur. Książka jest pięknie wydana, ma dużo ilustracji, natomiast tekstu na stronie również jest dużo, więc to też się troszeczkę wolniej czyta. Ale to jest cienka książka, ma 150 stron. I mamy jakby trzy części w tej książce. Część pierwsza to są bogowie, część druga to są biesy i część trzecia junacy. Polecam. Polecam, naprawdę polecam przeczytać tą książkę jako taką ciekawostkę, jako takie umilenie wieczoru jesiennego, nie jako podręcznik. I tak właśnie wyglądają książki, które chciałam Wam pokazać w tym filmie. Wybrałam właśnie te, dlatego że są idealne do przeczytania na weekend, czy nawet na jedno posiedzenie, jeśli ktoś szybciej czyta. Dajcie znać, co czytacie aktualnie w tym czasie i do zobaczenia w kolejnym filmie.